Cześć, tu Ewa. Mam dzisiaj zakupy z H&M-u i są to z H&M-u 4 sukienki. Mam w najbliższym czasie wesele, także chciałam coś przymierzyć, zobaczyć, może coś akurat trafię. I tu są spodnie z Zalando dla mojej córki. Zaraz zobaczymy jakie. Wiem tylko, że kosztowały 207 zł. Z jakiej tam ceny były one? Jaka cena była wyjściowa? I wiem, że to była ta przecena, tak? Nie ma. Na początku 244, ale to była przecena minus 30% już. Plus z kodem 15 majówka. Bo to są spodnie Li, tak? Mhm. Już otwieramy. Córka też je na koniec przymierzy, tak to zobaczycie jak wyglądają. Ciekawe czy są dobre. Bardzo ciekawe. A zobaczcie, to są ogólnie, nie wiem czy widać, dzwony. Flary. Co, jak to się nazywa? Flary. Flary. No dobra, dla mnie to są dzwony. No dla mnie też, ale tak się to nazywa. Wysoki stan, widać, że rzeczywiście bardzo wysoki stan. Z tyłu te kieszenie takie typowe. To okrągły. Jest taki jasny jeans. Jaśniutki jeans, prawda? Ładnie wyglądają. Nie, że wam te kieszenie mi się podobają, jak one wyglądają. Kieszenie, żadne atrapy, fajne, nawet takie dość duże, nie są takie malutkie. Okej. Lecimy teraz z H&M-em, z sukienkami. Słuchajcie, mam tu przygotowane za całe zakupy, to są 4 sukienki, jak mówiłam, zapłaciłam 472 zł, bo jest chyba do końca miesiąca kod dla klubowiczów 20% na sukienki i na spódnicę, także jakby ktoś chciał skorzystać. No i lecimy, pierwsza. To jest taki pudrowy różowy, włóżmy te metki. Nie wiem, czy to nie jest ta najdroższa, tu już patrzymy, chyba tak. Ja oglądałam jakąś youtuberkę, bardzo mi się podobała na niej. Słuchajcie, pudrowy róż, może ja... Tak, przód mamy fałkę, ona jest bardzo długa, zobaczcie. Przód fałka, z tyłu plecy takie w kwadracie wycięte związaniem. Rękaw, nie wiem czy on jest długi do końca, czy 3/4, ale się przekonamy. Ładnie wygląda ogólnie. Zobaczmy, przeczytajmy. Tak, to jest sukienka z dekoltem w serek. Jej cena wyjściowa to była 200 zł, to jest rozmiar M. I po rabacie zapłaciłam za nią 160, ten kolor się nazywa pudrowo-różowy. I sprawdźmy materiał, no jak mi przykro, ale to jest poliester. Ale taki przyjemny poliester, żeby nie było. Mam na sobie tą pudrowo-różową, pierwszą sukienkę, ta co cena wyjściowa była 200 zł. Mały dekolt, słuchajcie, prawie do pasa, odcięcie jest tak... Nie, no to nie jest pas, to jest tak pod biustem. Tak, mi się bardzo podoba ten dekolt, super. Nie jest taki, żeby piersi wychodziły, także fajnie. Rękawki mamy 3/4. Tutaj mamy marszczenie. I tył, zobaczcie, super się prezentuje. Według mnie bardzo fajnie. Wygoda. Ja nie wiem, ten poliester według mnie tu nie będzie miał jakiegoś znaczenia, bo ona jest luźna. Ja ostatnio byłam na imprezie też w sukience poliestrowej, ale ona nie była przylegająca do ciała, także nic się nie spociłam. Według mnie bardzo ładnie wygląda. Świetna. Zgadzam się. Zajebiście. No, super. Mamy drugą sukienkę, to taka pistacja troszkę, przytłumiony zielony. Szukałam, że to jest na może podobnej zasadzie, ma bardziej chyba bufkowane rękawy, ale to później po kolei wszystko cenimy. Rękaw jest taki sam na końcu, w gumeczkę tu wygląda na długi, przód też jest w literkę V i tył, zobaczcie, do samiutkiego pasa mamy odkryty i też jest długa. Dodam, że tamta miała pierwsza podszewkę, a ta nie ma i nie ma żadnych rozcięć po bokach. To chyba do tych sukienek będzie trzeba użyć plastrów. No raczej tak.
I już czytamy, jaka jej była cena wyjściowa, tej to jest 100 zł. Jak dzisiaj patrzyłam, to już ich nie było, to jest rozmiar M. Ja zapłaciłam za nią 80. Sukienka z dekoltem, serek miętowo-zielony, słuchajcie, to jest kolor. I tutaj fajny skład, bo to jest 100% wiskoza. Także super. Teraz ta pistacjowa, ona ma rękawy, słuchajcie, długie. Nie tak jak tamta. Odcięcie takie z wokół piersi, no ale niestety ona jest za duża i to dużo za duża. To jest ta M-ka. Tutaj nie bójcie się, bo jest ona ma rozcięcie do samego końca, ale ma tutaj haftkę. Także można sobie tutaj zapiąć i zmniejszyć lekko dekolt. Tak ogólnie zamysł tej sukienki mi się podoba i te plecy fajne, no ale ona naprawdę jest strasznie wielka. Jak na M-kę. No zobaczcie, jakby wyglądała inaczej. No, no. Zupełnie. A tak to no tyle jest za duża. Plus to chyba nie twój kolor. Różowy lepszy. Lepszy? No. Okej. Okay. To dobrze, że zamówiłam resztę takie z różowym, prawda? Mm-hmm. Mamy kolejną sukienkę. Na czym się zastanawiałam, bo ona jest w sumie kwiaty, ale ona w ogóle mi się podobała. Nie chodzi już nawet o wesele. Ja ogólnie na wesele lubię sukienki takie, żeby były jednokolorowe. Jakoś tak nie wiem. Znaczy może nie tylko na zdjęciach to lepiej wygląda. Tak mi się wydaje, tak. Bardziej jakoś tak elegancko, prawda? No. Wejdźmy tu, jak poleci. To jest taka bardziej luźna sukienka. Ona ma chyba podszewkę, co? Tak, ta ma podszewkę. Bo widzę, mamy tutaj rękaw, zobaczcie, szeroki. Fajnie. Zakończony taką podszyciem, takim szerszym po prostu. Nie ma żadnej gumki. Mamy pod szyją taką małą falbaneczkę i słuchajcie, tu są jeszcze sznureczki do wiązania i długa, długa z falbaną na dole. Nie wiem, tak z daleka to jak na tym zdjęciu tutaj, to ona wyglądają te kwiaty tak bardziej konkretnie, a tutaj takie rozmazane, no nie? Nie wiem, jak na razie jak trzymasz, to wygląda jak taka dla babci. No tak wygląda. Ale już przymierz, zobaczymy. Tak, już czytamy, słuchajcie. Długa sukienka szyfonowa i cena wyjściowa to było 140, ja zapłaciłam 112 i to jest jasno-beżowy kwiaty i zobaczmy materiał, też poliester i tą zamówiłam w rozmiarze S, bo wszystkie te szerokie sukienki no to zamawiam najmniejsze, bo one po prostu ogromne. Są przeogromne, dokładnie. Powiem wam szczerze, nie mogłam się odnaleźć. Bo ta halka jest tak zszyta tą góry, ja ogólnie jak już coś kupię, no to odpruwam to i ja zakładam sobie halkę osobną, a górę osobno, bo jest masakra. Zobaczcie rękawki, takie szerokie. No w sumie zamysł sukienki mi się podoba, ja bym jeszcze coś założyła, ale tuturka stwierdziła, że wyglądam... No jak babcia. No. Sorry, także... ale taka sukienka z targu. No, no ale na zdjęciu nie wygląda zajebiście. Wyglądała. No. Nie wiem, może tamta miała modelka te kozaki takie białe i już to jakoś zmienia, tak? Albo do modelki pasowało. Nie wiem. Znowu smutno po prostu. Tak, dobra. Przechodzimy do ostatniej. Linki porzucimy na sam dół filmu, tak, że będziecie mogli sobie zobaczyć. I ostatnia sukienka to też jest pudrowo-różowy kolor. Tylko ta już chyba nie jest taka długa, tylko krótsza. Może lekko jaśniejszy ten pudrowo-różowy. Ona... Od tej pierwszej? Tak. Ona jest na krótki rękaw. Ojej, jak urocza. Tylko, że ona jest okrągła, tak ma pod szyją. Bym wolała, żeby miała wycięcie. Ale ona ma tutaj guziczek, także można coś spróbować. Ona w takim starym stylu. Tak, jest. Bardzo starym, bo dół mamy... Ja to lubię, jak mi tak wypada z głowy. Plisowane? O, dokładnie. Dół jest plisowany i trochę góra też jest, zakładeczki takie zrobione, które wyglądają fajne. Też na plisowanie. Mamy pasek i ona tak miała być za kolano do połowy łydki. I co? Tyle. Ta też ma chyba podszewkę. Ta dół ma podszewkę, góra też ma podszewkę. Sprawdzamy teraz. Słuchajcie, to jest plisowana sukienka szyfonowa. Jej cena wyjściowa była 150, ja zapłaciłam 120. To też jest według mnie poliester, tak, 100% poliester i materiał wierzchni i dół. I ta też jest w rozmiarze S. Teraz mamy tą plisowaną, słuchajcie. Rozpięty ten guziczek, dużo lepiej wygląda, bo tak jest mocno zabudowana. Tu zobaczcie, ma właśnie te zakładeczki. W sumie jest bardzo ładnie wykonana. Mamy mankiecik przy rękawku, rękaw jest do łokcia. Mamy jakieś guziczki, mamy. Fajnie wygląda. Z tyłu zawiązałyśmy, bo stwierdziliśmy, że z przodu to jakoś tak sterczy i słabo to wygląda.
W sumie nie wygląda źle. Ale mi się wydaje, że za poważnie. Tak. Ja nie chcę tak wyglądać, jeszcze mam czas. Także zostaje pierwsza sukienka, reszta idzie do zwrotu. I tyle, no nie? To po prostu jest bardzo przyjemna, może się komuś spodoba, bo długość bardzo też jest fajna. Możesz się zakręcić. Spoko. Ja to lubię, jak się kręcą. Ja mało się kręci. Kręci. Może ona ma za dużo tego, że tu ma też te nie ułożenie wiem, ale tak, i tu ma... Jakby taką taśmą do materiału przypiąć. No, jest jeszcze opcja taka, a jeszcze taka. Że można tak to zrobić. Nadal za poważnie, ale już lepiej. Ja no. To takie dekolty lubię. Masz rację, że tutaj jest spisowane. Tak, i tu ma jeszcze mogłoby tego nie być i by wyglądało, mi się wydaje, że lepiej. Tamta jest, mimo że ma te wycięcia, ale jest jakaś taka skromniejsza w sobie, mimo że ma te wycięcia takie duże, prawda? Okej, to co? Na tyle. Dziękuję, do zobaczenia, zapraszam na następny filmik, pa!